Stacja benzynowa Shell w świdnicy przy ulicy Sikorskiego. Brakuje benzyny 95 i diesla. To efekt dezinformacji i paniki po ataku Rosji na Ukrainę. Polacy tankują pod korek, ale też i do kanistrów. Cena paliw na prywatnych stacjach rośnie. Uwaga na dezinformację na temat rzekomo szybujących cen i problemów z dostępnością paliw. Dostawy są w pełni zabezpieczone, a ceny stabilne. Paliwa nie zabraknie i fake newsy i sianie paniki to elementy rosyjskiej wojny informacyjnej, napisał na Twitterze rzecznik Ministerstwa Aktywów Państwowych Karol Manys. Polacy wyruszyli szturmem na stacje benzynowe. Ceny na prywatnych stacjach benzynowych poszły ostro w górę. Jak informował prezes PKN Orlen, Daniel Obajtek, paliwa w Polsce nie brakuje. Dostawy paliw na wszystkie stacje Orlen w całej Polsce są realizowane. Szef Orleno poinformował, że wypowiedziano umowy dziewięciu stacjom, które zawyżały ceny paliw. Paliwa zabrakło dziś w Świdnicy, na stacji Shell przy ulicy Sikorskiego. Na stacji nie wiedzą, czy i kiedy będą dostawy. Na stacjach niskobudżetowych kolejki po 50 samochodów, pisze nasz informator. Kolejki samochodu ustawiły się również na stacjach benzynowych w Wałbrzychu. Dajcie znać, jakie są ceny i na której ze stacji przypadkiem nie zabrakło paliwa. Czekamy na Wasze informacje.